Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Let's Catch Carp. Chciałbym Was oficjalnie przywitać w sezonie 2022. Jest to moja pierwsza zasiadka na dobrą sprawę. Odbyłem szybką nockę na Oleśniku, ale że tak powiem nie było co pokazać, więc materiał się nie ukaże. Jestem obecnie na łowisku Kamień. Jak co roku rozpoczynam tutaj swoją coroczną wędkarską przygodę i przyjeżdżam tutaj ze względu po pierwsze na piękne, duże ryby, ale też na wygodę, jaką tutaj właściciel nam oferuje. No i co? Mamy końcówkę kwietnia. Pogoda no, jest bardzo zmienna. I co krótce, chciałbym Was teraz wprowadzić trochę, czego możecie spodziewać się na tym materiale. Pierwszą fundamentalną zmianą, u mnie przynajmniej, jest to, że nawiązałem współpracę z firmą The Great Bites. Oferuje ona mnóstwo peletów, kulek, jakichś aminoshotów. No jest tego bardzo dużo. Wszystko możecie zobaczyć w linku pod filmem. Postawiłem na tej zasiadce dwie wędeczki na kokos i banan, taką mieszankę zalaną aminoshotem. No i co? Jeżeli chodzi o jakieś takie szczegółowe pokazanie przyponów i tak dalej, jak to wszystko wygląda, to zobaczycie to w dalszej części materiału. Pokażę również to, co zakupiłem na ten sezon, chociażby statyw trójnóg do ważenia ryb. No namiotu nie pokażę, bo nie mamy tutaj namiotu, mamy tą wygodę, że mamy po prostu domek. No i co? Tak pokrótce to chyba tyle. O sprzęcie, o tym na co łowię, jak łowię, będzie pewnie później, pokażemy przypony i tak dalej. To co, ja nie przedłużam, wracam się do wędek, bo spodziewam się tych brań, spodziewam się głównie jesiotrów, aczkolwiek liczę na karpia. Rekord tutaj jest ponad 28 kg, jeżeli chodzi o karpia. Jesiotra, podejrzewam, że koło 6 dych już będzie miał ten, który jest tutaj największy. Także wytrzymajcie kciuki, ja wracam do wędek i zapraszam do oglądania oczywiście. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. Dawaj, 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 dawaj. Hamulec. I mocno, kurwa. No i tak rozpoczynamy zasiadkę. Iza wyholowała, myślę, w granicach 10 kg takiego jesiotra. Mega akcja, bo dwa brania jednocześnie. I no co, tak rozpoczynamy zasiadkę na łowisku Kamień w 2022 roku. I druga rybka od razu, zdecydowanie większa. Całe szczęście, że tobie się nie przydarzyła ta, nie? No i taka rybka w granicach, myślę, 20 kg na pewno. Piękny, zdrowy jesiotr z łowiska Kamień. Ile zestaw leżał? 5 minut? 5 minut? Może nie. Przepiękna ryba. Super kondycji, woda zimna, więc nie będę się tutaj za długo z nim kąpał.
Ładowanie minął. Kurwa. Hamulec. Na drugiej wędce też ryba? Tak. Masa. No i tak jak widać, w slingu obok czeka karpik. A my mamy kolejnego jesiotra i to kolejny dublet. Myślę, że też w granicach 18-20 kg. Kolejny jesiotr. Myślę, że w granicach 18-20 kg. W slingu obok czeka na nas karpik. Taki koło 10-12 kg, bardzo ładne. I warto zaznaczyć, że to kolejny dublet na tej zasiadce. Bardzo ładny. Tak jak widzieliście przed chwilą, w slingu czekał na nas karp. Teraz chciałbym go króciutko zaprezentować. 12.01 chyba, czy 02. Na filmie pewnie pokażemy. Odpoczął troszkę w slingu i będzie ciężko go teraz zaprezentować. Nie wiem, czy nie z zarybienia z tamtego roku. Jak też byliśmy i wtedy zarybiali właśnie karpiem, to właśnie w takim umaszczeniu. Taki oto karp w granicach 10-12 kg melduje się u nas, nie wiem, 2 godziny po rozpoczęciu zasiadki. Ryba pobrała o dziwo na właśnie testowanego kokos banana od The Great'a. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No i cieszę się z współpracy właśnie z tą firmą. Pierwszy karp sezonu i właśnie na testowane kulki. Z dość dalekiej odległości, myślę, że sprzed połowy zbiornika. Waga wskazała 12 kg z kawałkiem razem ze slingiem, także w granicach 10 kg ma na pewno. Piękna rybka, zdrowa, odkazimy i wraca do wody. Siemanko, witam Was ponownie. Chciałbym krótko zrelacjonować te dosłownie 3 godzinki nad łowiskiem Kamień, bo wydarzyło się, myślę, dość dużo. Mieliśmy dwa dublety. Pierwszy zapewne już widzieliście, dwa jesiotry, jeden 10 w plusie, drugi takie mocne 20 plus. No i po dosłownie godzince znowu mamy jeden odjazd i dosłownie 20 sekund później drugi odjazd. O dziwo, no nie byłem ani sceptycznie, ani bardzo tak pozytywnie nastawiony na kulki The Great, ale Coco Banana plus zalany aminoshotem robi no wszystkie ryby na dobrą sprawę i no jestem w stanie powiedzieć, że no jestem bardzo zaskoczony tym wszystkim, że to aż tak dobrze wpływa tutaj na te ryby. Moje, że tak powiem, killery, bo na dwóch wędkach kolejnych jest w ogóle co innego założone, tak jak w tamtym sezonie firma Nasz i no, że tak powiem, naszowskie produkty, a no jednak wszystkie ryby wyjęte na produkty od The Great'a. Także pokrótce te dwie drugie ryby. Jeden jesiotr w granicach 20-22 kg, po czym i zaholuje drugą wędkę i no pobija swoje PB, bo karpik razem ze slingiem 12-200, także myślę, że około 10,5-11 kg. Także bardzo fajnie, mamy pierwszego karpia w tym sezonie, no i tym bardziej, że i zapobija swoje PB. No i co? Co więcej mogę powiedzieć o tych produktach? Kuleczki przede wszystkim są mega miękkie, doskonale kruszą się w palcach. Do takiego całkowitego zmielenia używam takiego młynka. Najprostszy młynek, jaki jest dostępny na najbardziej popularnych portalach aukcyjnych. No i co mogę więcej o tych kuleczkach? Nie pachną może od razu po otwarciu opakowania tak intensywnie, ale po zalaniu właśnie aminoshotem, po dopaleniu tej kuleczki, no widać robią robotę. Zrobiły nam 4 brania, z czego 4 ryby wyjęte. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Link oczywiście macie w opisie, jeżeli byście chcieli zobaczyć ofertę The Great'a. Myślę, po połowie sezonu już będę mógł tak z czystym sumieniem albo polecić, albo po prostu zrezygnować z tych kulek. Jestem dobrej myśli na chwilę obecną i myślę, że te kulki dadzą radę i zrobią mi sezon. Przede wszystkim jeszcze chciałbym wspomnieć, że jadę z tymi kuleczkami na takie małe zawody, na łowisko Rusiec, także zobaczymy, jeżeli uda nam się chociaż połowić fajnie. Już nie mówię o jakichś miejscach na pudłach, także
wszystko przed nami i wszystko będziecie mieli relacjonowane oczywiście na moim kanale. Dobra, ja nie przedłużam, bo wędki jak zwykle stoją same. Iza się pewnie czymś zajęła, może być zaraz branie. Także do rybki. Tylko witam Was z takim linem. Mamy godzinę 17:30 i udało się takiego pięknego lina złowić. To jest chyba mój życiowy lin, 48 cm. Nawet nie wiem, jakiego największego lina złowiłem. No ale wydaje mi się, że to właśnie ten. Przepiękny. W życiu nie widziałem chyba takiego ładnego. Żadnej skazy. Czyściutki pysk. Przepiękna rybka. Mamy pierwsze branie. Mamy już sobotę, godzinę 10. Taki mały jesiotr melduje się u nas na stanowisku. Świeżo po wywózce, dosłownie pół godzinki. Myślę, że właśnie w dzień dopiero te brania się zaczną. W nocy miałem spinkę tylko jednego karpia i w sumie nic więcej się nie wydarzyło. Jedynie budziły nas duże liny, takie w granicach 50 cm. No i teraz pierwszy jesiotr w sobotę z łowiska kamień. Bardzo witam wszystkich ponownie. Po dość długiej przerwie mogę pochwalić się kolejną rybką z łowiska kamień. Tym razem taki jesiotr. Myślę, że w granicach 18 kg, może pod 20. Bardzo waleczna ryba. Naprawdę przewiózł nas, musieliśmy zwinąć praktycznie wszystkie zestawy, bo jeździł w jedną i w drugą stronę. Poprzek łowiska, nie mogłem go w ogóle zatrzymać. No ale na szczęście udało się go tutaj wyholować. Taka rybka. Zaraz go zważę tak dla zasady, żeby waga pokazała, ile udało nam się kilogramów tutaj strzelić tym razem. Just tell me the love again. Just tell me the love again. Just tell me the love again. Just tell me that I can. W dłuższej przerwie na naszym stanowisku melduje się karpik w granicach 10 kg, może nawet nie,
ale cieszy, bo to pierwsza rybka od dłuższego czasu. No i przede wszystkim mamy karpia. Bardzo ładna rybka, nie powalczył za mocno. Branie z środka wody na ściętą kuleczkę od The Great'a, kokos banan. Kuleczka 18, ale bardzo mocno skrojona. Poleżała myślę, że ze 2 godzinki w wodzie. No i tyle. Owoce są. Także tylko się cieszyć. Zestaw zaraz znowu z tą samą przynętą ląduje w wodzie. Mam nadzieję, że przez ten czas, który jeszcze mamy do niedzieli, do godziny 16, uda nam się dołowić jakiś większych rybek, szczególnie karpi. Bardzo ładna ryba. No nic, nie męczę jej do wody. Tak samo jak i zestaw. Siemanko, cześć, witajcie po raz kolejny w tym materiale. To, co chciałbym teraz na wstępie zaznaczyć, to właśnie współpraca z firmą The Great. Chciałbym Wam zaprezentować kuleczki w zalewie. Jest to kokos i banan, taka mieszanka. Postanowiłem ją tutaj zaprezentować z tego względu, że oczywiście dwie wędki to jest moje, że tak powiem, killery z zeszłego sezonu. No i głównie to były wędki Izy. Ja postanowiłem mocno przyjrzeć się tym kulkom, zobaczyć jak pracują. I muszę powiedzieć szczerze, że wszystkie ryby, chyba oprócz jednej, złowiłem właśnie na kokos banan, tylko z tych dwóch wędek, na które ja łowiłem. Weszły w to 3 karpie, z czego jedna spinka w nocy, a te dwie dyszki pewnie widzieliście. I do tego jesiotry. No jesiotry, jak na łowisko kamień, nie może jakieś mega wielkie, ale no ważne, że wchodziły, tak? Jeżeli chodzi o całą ofertę firmy The Great, macie ją tutaj, link w opisie pewnie załączę i możecie sobie tam popatrzeć, tak, wybrać coś dla siebie. Co ja tutaj zauważyłem w tych kulkach, są bardzo miękkie, ale nie aż tak miękkie, żeby rozpadały się na włosie na przykład po godzinie czy półtorej. Spokojnie kuleczki leżały mi całą noc i to do tego jeszcze ja je delikatnie skrają. Są to kulki 18. Ja ścinam je, że tak powiem, robię z nich taki mały prostokącik, takiego dumbbellsa. Ale to nic nie podbijam żadnym popkiem, po prostu to sobie leży na dnie. Po prostu chciałem, żeby ta kuleczka była trochę mniejsza. Jeżeli chodzi o zanętę, to co sypałem do łódki albo w PV-kę, był to na pewno pelet również od The Great'a, o smaku ananasowym zadipowany aminoshotem. No i to przynosiło mi w zasadzie efekty. Na nic innego tutaj, że tak powiem, nie połowiłem. Oczywiście czas zasiadki się jeszcze nie kończy. Zobaczymy, jakie będą efekty końcowe, o czym Was na pewno poinformuję. No i tak jak mówię, przebieg całej zasiadki to jest jesiotr i karp, tak? Myślę, że 3 czy 4 czy 5 jesiotrów. Tam powiedzmy od 10 do tych 25 kg ten pierwszy. A reszta to są 3 karpie w granicach 10 kg. Nie wspomnę o masie linów, takich 50 cm, no, których nawet nie nagrywamy i że tak powiem, od razu wypinam je w wodzie i no, nie zastanawiamy się, czy to nagrywać, czy nie. Nie przyjechałem tutaj po liny, tylko po głównie karpie. Jeżeli chodzi o wodę, nic się nie zmieniło od tamtego sezonu, mega warunki, mega klimat. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi taką typową komercję, gdzie jest mega wygodnie, w domku jest ciepło, schludnie posprzątane, jest toaleta, prysznic, no to polecam serdecznie dla takich osób to łowisko. My zawsze tutaj zaczynamy, że tak powiem, swoją przygodę wędkarską każdej wiosny. No i tyle chyba. Myślę, że taka krótka informacja o przebiegu tej mojej tutaj zasiadki. Jeżeli coś dalej będzie się działo, oczywiście będziecie to wszystko widzieli na filmie. Tymczasem wracam do domku grzać się, pić gorącą herbatę. Pozdrawiam. Siemanko, witajcie. Jak widać, mamy kolejnego jesiotra. Tym razem znacznie większy. Moje PB po raz kolejny. Rok po rok bite na tym łowisku. Waga wskazała 43 kg 200. Także myślę, że te 4 dychy ma na pewno. Jest ogromny.
Przepiękna ryba. Zobaczcie, jaki potwór. Zobaczcie jeszcze raz, jaka maszyna z łowiska kamień. 43 kg ze swingiem, zaraz go tutaj jest akurat namoczony, to akurat mokry zważymy. No myślę, że 40 kg będzie miała, aż nie mam siły już go trzymać. Rybki nie żerowały, przynajmniej tutaj u nas na stanowisku. Nie mogliśmy się dobrać do karpi, no i mamy taką nagrodę w postaci 40 kg. Jesiotra, przepiękna ryba. Słuchajcie, rybka pobrała z praktycznie środka wody, nawet nie wiem, czy nie za środkiem, całe szczęście, że nie mamy sąsiadów. Naprzeciwko jest kilka osób tylko tutaj na łowisku. No i rybka pobrała na kulki od The Great, tak, kokos banan zalane aminoszotem. No jestem w szoku, że te kulki mi się sprawdziły już na pierwszej zasiadce. Żadne inne wędki nie jeżdżą. Jeździ tylko ten zestaw właśnie z kokos bananem od The Great. Jestem w niebo wzięty. Kolejny raz pobijam swoje PB na tym łowisku. Siemanko, mamy godzinę 12 w nocy. Pięknie nam ten nas ten karp obudził. Mega roleczka. Przynajmniej dlatego wstaliśmy na pewno. Przeciągnął praktycznie zestaw w ogóle w drugą część zbiornika. Na szczęście jest w miarę pusto, a sąsiad nie łowi w nocy, więc wędeczki ma pozwijane. To przynajmniej nas uratowało, żeby nie splątać zestawów tutaj. Bo wiadomo, jak to jest w nocy, zanim człowiek się zbierze. Mamy piękną, nastroszoną piętnasteczkę z łowiska kamień. Piękna, zdrowa, silna ryba. Naprawdę. Pięknie powalczył. Wszystkie łuski. Zero żadnej skazy. Aż żałuję, że nie mogę zatrzymać go w slingu i pokazać wam go w świetle dziennym, bo rybka prezentuje się naprawdę świetnie. No i jak to mówią dla niedowiarków, no koko banana od The Great'a robi nam robotę. Wszystkie ryby na tą jedną kuleczkę. W tym taki piękny 15-kilogramowy karp. 16,95 razem ze slingiem. Także uznaję to jako 15-kilową bestię tutaj. Przepiękna ryba. Delikatny pomarańczowy ogon. Zero żadnej skazy. Świetna ryba. Aż się nie chce spać. Dobra, ja go nie męczę. Zestaw rzucam już po prostu z rzutu, z PV-ką. Nie wywożę. W nocy chcemy trochę odpocząć. Jutro rano to wszystko przewieziemy. I będziemy dalej polować na tak piękne ryby. Siemanko, chciałbym wam przybliżyć troszeczkę, co się wydarzyło sobotniego wieczoru. I w sumie całą już niedzielę, bo mamy godzinę 13 i powoli zbieramy się do domu, kończymy swoją zasiadkę na łowisku kamień. A więc tak, w sobotę udało się w nocy dołowić około godziny 12 w nocy karpia 15 kg, zapewne go już widzieliście. No i oczywiście w dzień pobić po raz kolejny już swoje PB jesiotra, 40 kg, świetna ryba, bardzo gruba, mega waleczna. Jestem bardzo zadowolony z zasiadki. Zaznaczę, że wszystkie ryby oprócz tego jesiotra, który tam ważył w granicach 10-12 kg, zostały złapane na kulki od The Great Bites. Jeżeli chcecie zapoznać się z ofertą, to link macie pod filmem. Co więcej, no zasiadka jak najbardziej na plus. Nic dodać, nic ująć. No nie połapałem nie wiadomo jak karpi, ale jak to bywa na kamieniu, no raczej jesiotry. Jeżeli chodzi o karpie, to wiem, że stanowisko pod, że tak powiem, z tej samej strony, ale w ogóle pod drugim końcem zbiornika, no tam połapali karpi ładnie, na najgłębszej wodzie chyba na całym zbiorniku. Widać, że te karpie jeszcze nie wyszły. Także brawo dla chłopaków, połapali, super. Zasiadka jak najbardziej na plus. Nic dodać, nic ująć. Jestem zadowolony, jest bardzo dobrze, rozpocząłem sezon pobijając PB jesiotra, także cel został spełniony. Karpie też nie najgorzej. Myślę, że taka piętnastka też jakoś podbudowała moje morale na cały sezon.
Następna zasiadka, na którą się wybieram, to łowisko Koi Lakes pod Łodzią. Myślę, że tam już więcej karpi, może jakieś amury. Mam nadzieję, że spełnię swoje wędkarskie marzenie i złowię pierwszego swojego w życiu karpia koi. Jeżeli chodzi o taktykę, przypony i tak dalej, to właśnie na tamtym materiale myślę, że więcej sobie o tym porozmawiamy. Będę miał do testów już praktycznie większą część oferty od The Great'a. Także więcej sobie porozmawiamy o tych kulkach czy peletach. No i co, zachęcam Was oczywiście do zostawienia suba, łapki w górę, komentowania moich materiałów. I co, oczywiście zapraszam Was do kolejnego odcinka na kanale Let's Catch Carp. Trzymajcie się. Siemanko, zobaczcie, może kamień nie płaci nam na tym wyjeździe jakimiś megakarpiami i dużą ich ilością, ale wynagradza takimi dwudziestkami. Piękne jesiotry, mega sprawdzian dla przede wszystkim wędek, przyponów, agrawek, haczyków dla całego zestawu. No i w sumie też dla nas, czy damy radę wyciągnąć takiego gada i jeszcze z nim zaprezentować. Piękne ryby, bardzo waleczne, mega frajda. Mamy godzinę 12 w niedzielę i już praktycznie jesteśmy spakowani. Wędki zostały tylko w wodzie, kilka rzeczy do spakowania i taka niespodzianka chyba na odjazd, na pamiątkę z łowiska Kamień. Świetna sprawa. Piękny karp. Myślę, że też zarybieniowy z tamtego roku. Jak byliśmy w maju, było zarybienie, także te karpie zaczęły pobierać. Świetna rybka. Myślę, że w granicach 10 kg, może nie. Takie 8,5-9. Śliczna ryba. Do wody. Daj no czopkę, kurwa! Tak, do takiego babazia to daj no czopkę!